Zgadzacie Nie. się? Nie? Dobrze. Nagrywanie rozpoczęte, mam nadzieję. Tak, rozpoczęte. Także Karolina Grzegorzak, Centrum Nowoczesnej Edukacji, metodyczka e-learningu i osoba, która dzisiaj nam przybliży temat uważności, uważności w edukacji, co niezwykle wydaje się być ciekawe. Karolino, zapraszam. Dzięki, Asiu. Dzień dobry wszystkim. Witajcie. Cieszę się, że znowu się spotykamy. Ja też bardzo liczę, że to dzisiejsze spotkanie będzie taką rozmową. Oczywiście mam trochę rzeczy, które chciałabym Wam pokazać, ale mam takie też wrażenie, że temat uważności, mindfulness, różnie tutaj niektórzy po polsku, niektórzy po angielsku bardziej się posługują tym terminem, jest taki bardzo powszechny, w sensie w tym momencie tak naprawdę mindfulness możemy odkrywać w tak wielu różnych aspektach życia, bo mamy teraz naprawdę mindful eating, mindful walking, mindful wszystko może być. Więc ja bardzo jestem też ciekawa waszych i waszych opinii, ale też waszych takich odczuć co do w ogóle tego całego istnienia mindfulness w tej rzeczywistości naszej. Czy ktoś z was na początku chciałby się trochę podzielić, jaki ma stosunek do tego, albo jakieś takie pierwsze myśli, czy macie jakieś takie, bo trochę nas tutaj jest, więc myślę, że część jest osób zaciekawiona może tematem, albo może już jest gdzieś tam w tym temacie mindfulness jakoś bardziej zaangażowana, więc jeżeli macie jakieś swoje własne doświadczenia, albo jakieś takie własne odczucia co do tego tematu, to też chętnie bym usłyszała na początku, jeżeli ktoś by się chciał podzielić. Ja mogę zacząć? Dobra, Asiu, dawaj. A ktoś jest inny chętny? Bo tak wydaje mi się, że nie. Właśnie, bo też nie widzę. Ja chciałabym Wam powiedzieć, że nie wiem, czy w tej chwili nie sprawdzałam, ale w zeszłym roku kurs na Kurserze o mindfulness, tam było, to on się nazywał Naukowe Podstawy Mindfulness, był bestsellerowym, na pierwszym miejscu, czyli najczęściej wybieranym na świecie kursem e-learningowym, więc tak sobie też wtedy pomyślałam, jak bardzo świat dzisiaj potrzebuje wiedzy o tym i jak to stosować, bo jakby znaleźliśmy się chyba w punkcie, w którym potrzebujemy w jakiś sposób zadbać o siebie i tak pamiętam, że jak dowiedziałam się, że jest kurs, który ma pierwsze miejsce w wyświetleniu, który jest używany, pobierany przez użytkowników na świecie, to są miliony, nie pamiętam teraz już liczby, nie przygotowałam się, ale to są ogromne miliony, to tak myślę, że to coś o nas mówi, nie tylko w Polsce, tylko tak w ogóle globalnie na świecie, to tak chciałam się jeszcze tym podzielić, bo pamiętam, że mnie to bardzo uderzyło, że jak to taki temat, to nie jakaś data science, sztuczna inteligencja czy coś podobnego, tylko mindfulness na pierwszym miejscu, gdzie tam są wszystkie najlepsze kursy z całego świata, ze wszystkich najlepszych uniwersytetów, czyli takie też te technologiczne, nie? Mhm. Dziękuję. Dzięki, Asiu. Czy ktoś jeszcze z Was chciałby się na początku... O, Małgosiu. Tak, bo ja chyba mogę się podzielić takim swoim osobistym doświadczeniem mindfulnessu, gdzie jakby pomaga mi tak, wiecie, wyciszyć się czasami, po prostu zatrzymać i też smakować to życie, tak żyć w pełni dzięki takiemu zatrzymaniu, ale też wyregulować emocje, bo są różnie, nie? Czasami to, nie wiem, człowiek jest zasypany pracą albo jakimiś tam wrzutkami, coś tam, no dobra, tu i teraz, 3 minutki jakiegoś pracy z oddechem albo, nie wiem, doświadczania czucia po prostu, nie? I jestem tu i teraz, jakby pomaga walczyć, jakby tak by regulować stres, nie? Nie chciałam użyć słowa walczyć ze stresem, ale regulować, nie? Jakby tutaj ten poziom stresu, który tak może gdzieś tam być, czy w życiu osobistym, czy właśnie w pracy, nie? Jak ten, no także mi takie, no bardzo pomaga. Jestem bardzo ciekawa na ten dzisiejsze spotkanie, dlatego tutaj jestem. No, mam nadzieję dowiedzieć się jeszcze czegoś nowego, może przydatnego, nie? Także... Super, że to jest właśnie też bardzo przydatne, żeby takie własne doświadczenia, nie? Przenosić gdzieś tam do tej sfery pracy, bo to, że już na sobie odczułaś skutki, ja też uczestniczyłam w takich dwóch kursach
opierających się na mindfulness, takich, no, takich klasycznych, powiedzmy, tych 8-tygodniowych. I to jakby moje własne doświadczenie też sprawia, że jakby ten temat jest dla mnie taki ważny. Widzę też, że i druga Małgosia się zgłosiła. O, tak, cześć wszystkim. Ja przepraszam, z trasy biegnę przez Kraków, jak będziecie tam źle widzieć ludzi, turystów. Nie przepraszaj, turystów. Dobrze, że jesteś. To, tylko ja zawsze uchodzę w takich momentach za wariatkę, dlatego że ja gadam sama do siebie jak jakaś youtuberka. Idę przez tłumy ludzi się będę przedzierać, ale już powiem. Ja zainteresowałam się też tematem mindfulnessu, będąc w ciąży, o dziwo, przez przypadek szkoła rodzenia, do której chodziłam, to było już wiele lat temu, bazowała na mindfulnessie, ale to było trochę tak ukryte, dlatego że to były te pojęcia, które dopiero wkraczały i ludzie nie bardzo wiedzieli, o co chodzi, nie chcieli się angażować, czy kobiety jak widziały taki tekst, no to się troszeczkę przerażały. I okazało się, że jest to bardzo dobre właśnie do pracy z własnymi emocjami, z wyciszeniem. I okazało się, że bo samo pojęcie mindfulness stało się bardzo modne, zresztą wiemy o tym wszyscy jako zwykli uczestnicy, że tak powiem, takiego życia codziennego. Natomiast ja jestem mamą czwórki dzieci i szczerze przyznam, że ten mindfulness bardzo mocno wkradł się w edukację dziecięcą. Czyli coraz więcej nauczycieli stara się bazować właśnie na takim skupieniu się dziecka na sobie, na tym, na jego emocjach, na tym, jak te emocje współpracują z otaczającym go światem i z danym przedmiotem. I muszę przyznać, że jest to po pierwsze bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o właśnie zadawanie sobie pewnych pytań, jeżeli chodzi o relacje samego siebie z otoczeniem, z przedmiotem. Natomiast to bardzo pomaga właśnie w wyciszaniu, w uspokajaniu, ale nie takim klasycznym uspokajaniu, jak to mój teść mówi, w takim dygotaniu, tak? Czyli cały czas dygoczymy, bo coś mamy, tylko to pomaga nazwać własne emocje. Przynajmniej mi bardzo pomogło. Każdy z nas przeżywa jakieś kryzysy, czasem coś tąpnie, prawda? I wtedy, jeżeli sami się na sobie skupimy, zadamy sobie pytania, co się dzieje, jak to wygląda, jesteśmy takimi obserwatorami zewnętrznymi samego siebie, ja muszę przyznać, to bardzo pomaga. Praca z oddechem, świetna do tego. Natomiast mindfulness bardzo fajnie właśnie, jeżeli chodzi o edukację dzieci generalnie. Moje dzieci są w różnym wieku, od takich mocno zbuntowanych nastolatków po takie małe przedszkolaki. Więc moje dzieciaki pracują z tym właśnie w programie mindfulness że tak powiem, na różnych obszarach. Mhm. I to jest, według mnie to jest tak szerokie pojęcie, że jestem bardzo ciekawa dzisiejszego spotkania, bo jestem ciekawa, jak to... O co to chodzi właśnie, jeżeli chodzi o nas, tak? Naukowców, dydaktyków, o uczelnie. Bo ja muszę przyznać, że żyjemy w takich czasach, że ten mindfulness, może nie wszyscy, ci młode pokolenia chyba o tym nie wiedzą, muszą chodzić na kursy, ale ci starsi, którzy się, takie odnoszę wrażenie, bardziej umieją wyczuć w swoje emocje, umieją się skupić na sobie, pracują poniekąd właśnie z tym mindfulnessem, nawet często nie wiedząc o tym, tak jak ja w szkole rodzenia, nie wiedząc, już pracowałam z tym. Także jestem bardzo ciekawa, jak to szkolenie będzie dzisiaj wyglądało. Także muszę powiedzieć, że ono jest bardzo wielu edukatorów, szkoleniowców, dydaktyków próbuje przemycać. Przypuszczam, że to nie jest taki mindfulness, jak wejdziemy właśnie na jakieś szkolenie, tylko to są jakieś podstawy, jakieś zagadnienia, które próbują importować właśnie do swoich potrzeb. O, jestem bardzo ciekawa, co dzisiaj się będzie, co się z tego urodzi, co się rozwinie. Także dzięki bardzo. Dzięki. Mam nadzieję, że będziemy się tutaj dalej komunikować. Dzięki, że się podzieliłaś z trasy. Słuchajcie, ja trochę tak, Asia o tym powiedziała, że i też mówimy o tym, o tej popularności, że z jakiegoś powodu rzeczywiście te kursy są takie popularne, tyle osób je ogląda. I ja trochę przygotowując się do dzisiejszego spotkania, zaczęłam sobie myśleć właśnie od tej strony, w sensie od tych przyczyn, co tak sprawia, że my tak bardzo szukamy tego, my tak bardzo tego potrzebujemy, my w sensie wszyscy ogólnie, tak, potrzebujemy tego jakiegoś wyciszenia, regulacji. No i tym, co się często pojawia, to jest no taki wątek, który pewnie wy jako wykładowcy, jako osoby, które uczą innych, to jest to, że my po prostu też przebywamy bardzo dużo z różnymi informacjami i danymi. Ich jest bardzo, bardzo dużo na co dzień, z różnych źródeł.
I na samym początku chciałabym Was zapytać, chciałabym, żebyście sobie, poczekajcie, ja teraz tutaj spróbuję pokazać, że umiem się obsługiwać Teamsami. Mam nadzieję, że powinniście widzieć Mentimeter. Czy go widzicie? Jeszcze nie. Nie. Ale widzimy, że coś chcesz udostępnić, wiesz? Widzimy na razie szary ekran, więc może jeszcze chwilę się ładuje. Nie, Czy ja mogę poprosić o linka na czacie? Tak. Już to robię. Dobra. Mhm. Spróbuj, Karolino. O, teraz widać, wiesz? Może widać? Się ładowało. Dobra. Chwilę. No, to internety może. Dobrze. To w tym momencie za chwilkę wyślę linka. Tylko te osoby, które nie mają, znaczy te osoby, które mogą, mają telefon przed sobą i mogłyby wpisać kod, to bardzo proszę, żeby sobie wpisać ten kod 4280-2497. To jest nasz kod na Menti. Już wysyłam go też na czacie. Wiecie co, to tak mi się wydawało, że to jest takie proste, a to tak nieproste nie jest. Skończyłaś udostępniać ekran, Karolino, to nie widzimy numeru. Aha, dobra, jest na czacie. Wrzuciłam. Możesz jeszcze wziąć też linka i na czat wrzucić link, wiesz, dobra. Tam jak wejdziesz sobie w... Nawet jak wyświetlając, to w menu można wejść i go skopiować. Dobra, już to robię. Ja oczywiście właśnie mówię Wam o przeładowaniu informacji i sama mam bardzo dużo zakładek. Przez chwilę z lekcji sama. Dobra, już. Na razie angielski zrobiłaś. Iza, słyszymy całą historię teraz. Przepraszam najmocniej. Nie wiedziałam, czy chcesz się włączyć. Słuchajcie, wysłałam link. Mam nadzieję, że działa. Jakbyście mogli oddać głosy. Daje się? To nie działa, bo chyba nie włączyłaś jeszcze. Włączysz, też nie widzimy karnego ekranu, a też masz to wyłączone, bo nie da się wysłać odpowiedzi. Wiesz, chyba jeszcze raz prezentuj, musisz włączyć. Dobra. Myślę, że wyszłaś z tego. Jak udostępnisz ekran, to też będzie widać, to też możemy Ci pomóc. Znaczy powinno działać, ale to ciekawe, że nie działa. Wiesz co, a zrobisz udostępnienie. O, teraz ja widzę wasze głosy. Teraz się uruchomiło. Już działa. Tak, bo mój internet tutaj troszkę chyba dzisiaj... Okej. No dobra. Jeszcze ktoś... Jeszcze zobaczę. 14 osób oddało głos. Jeszcze ktoś oddaje. O, jeszcze mamy jakiś głos. Dobra, to jeszcze 5 sekund. Może ktoś jeszcze... No dobrze, słuchajcie. Widzicie teraz ekran, więc nie widzicie też jak to się kształtuje. 7 osób oddało głos na 35 gigabajtów, 7 na to, 7 osób, że nie mam zielonego pojęcia, 2 osoby dały tutaj 15 gigabajtów. No i tak powiem Wam od razu, że to jest średnia, znaczy to są średnie dane, że rzeczywiście około 35 gigabajtów, czyli to jest zazwyczaj no pojemność takiego, można powiedzieć, bardzo dobrego telefonu czy komputera. Można to sobie też przełożyć na 35 gigabajtów, to jest około 16 filmów, jakbyśmy sobie obejrzeli je w ciągu. To jest taka ilość danych, którą dziennie nasz mózg przetwarza, którą mu dostarczamy. I to jest jakby, to jest coś, co dzieje się w taki sposób ciągły. My tak naprawdę, nie wiem, czy Wy obecnie korzystacie z tego rodzaju aplikacji bądź informacji, które mają nasze też telefony i komputery, które mówią, ile czasu spędzamy przed telefonem, ile czasu spędzamy przed komputerem,
Są też informacje dotyczące tego, jak często odblokowujemy telefon, jak często wchodzimy po te informacje. I to są jakby dla mnie, jak sobie zaczęłam trochę czytać o tej ilości danych, to mi najpierw ta liczba właśnie gigabajtów niespecjalnie wydawała się jakaś taka urealniona, więc to przełożenie na to, że to jest tyle, że właśnie trzeba by było obejrzeć 16 filmów ciągiem, pełnometrażowych, takich w dobrej rozdzielczości, czyli no, to jest naprawdę bardzo dużo informacji i nasz mózg tyle danych obecnie przetwarza i będzie przetwarzał jeszcze więcej i jest w stanie to robić, w sensie jest w stanie, mózg ma taką możliwość i taką pojemność, że rzeczywiście te informacje i te dane mogą być przetwarzane w tak dużej ilości. Natomiast to ma pewne koszty. Jeszcze zapytam Ulu, czy mogłabyś wyłączyć mikrofon, bo słyszymy cały czas tutaj jakieś hałasy. O, dziękuję bardzo, super, dzięki. Więc ta ilość danych z takiej, jak sobie wyobrazimy, jak to jest dużo, to oczywiście ma swoje koszty, no i oczywiście to się też zmienia. To też nie jest tak, że ta ilość danych zawsze była taka. My tych danych przetwarzamy coraz więcej. Te wyniki, o których ja mówię, to są z tak 2017-18 rok, to była właśnie ta średnia 35 gigabajtów i to z roku na rok rośnie, z roku na rok kilka procent tych danych więcej dostarczamy, ponieważ jesteśmy ciągle użytkujemy różnych mediów, korzystamy z telefonów, korzystamy z platform streamingowych, no i to jest to, co sprawia, że nasz po prostu mózg jest w takim ciągłym działaniu. I jeżeli chodzi właśnie o takie przeładowanie informacjami, bo to jest taki termin, który pewnie gdzieś się już pojawił albo gdzieś się z nim zetknęliście, to przeładowanie informacjami, przeładowanie danymi jest czymś, co jest teraz bardzo powszechne i bardzo często powoduje różnego rodzaju skutki. Czy widać moją prezentację? Tak, widać. Dobra, okej. Okej, dobra. Jest taki termin, który pewnie częściej właśnie po angielsku się będzie pojawiał, information overload. I to czasami mówi się o przeładowaniu, mówi się też o niepokoju informacyjnym. To od razu nam tutaj właśnie wchodzi już na tą sferę afektywną, emocjonalną, że rzeczywiście to powoduje już jakiś niepokój, nadmiar bądź szum informacyjny. No i rzeczywiście nasze zdolności rozumienia tych informacji i podejmowania decyzji stają się ograniczone. To oznacza, że nasz mózg oczywiście przyjmie wszelką ilość danych, jest na tyle wspaniały i jest takim naszym organem, który naprawdę jest niesamowity, ale my po prostu ograniczamy swoje możliwości rozumienia tych informacji, segregowania ich, dzielenia, no i podejmowania decyzji, które z nich wybrać. Jest taki termin, który bardzo mi się też podoba, taki synonim infobesity, czyli taka otyłość informacyjna. To jest trochę synonim do tego właśnie przeładowania informacjami. I do czego ona tak prowadzi, jakbyśmy mogli sobie wylistować, to pewnie zauważamy my sami, ale to jest też już zbadane, jakie konkretnie rzeczy pojawiają się w nas przez to, jak wiele tych informacji przetwarzamy na co dzień. To, co najczęściej jest obserwowane, co zostało zbadane, to są takie objawy, które ja tutaj wypisałam, ich kilka, to nie są wszystkie, więc to też pewnie jest tak, że myślicie, że może coś jeszcze, to na pewno są jeszcze inne, natomiast te, które są najbardziej powszechne, to przede wszystkim to są zaburzenia koncentracji,
bardzo trudno ze względu na to, że mamy bardzo dużo dystraktorów różnego rodzaju, jest nam utrzymać koncentrację. Ta umiejętność koncentracji spada i im więcej dystraktorów, im więcej tych informacji przyjmujemy, tym trudniej tą koncentrację jest nam utrzymać. Kolejny taki objaw, który też możemy obserwować czy u siebie, czy u studentów, to jest też trudność w podejmowaniu decyzji. Pewnego rodzaju taka bierność, niechęć w podjęciu jakiejś decyzji, w wejściu w jakieś działanie, w wzięciu czegoś na siebie. Więc to też może być taki objaw związany z takim przebodźcowaniem właśnie informacyjnym. Dodatkowo to, co się bardzo często pojawia, to też różnego rodzaju poirytowanie i ogólna nerwowość, więc to też może być tak, że takie przebodźcowanie do tego nas doprowadza. Tutaj też takie często hasło się pojawia brain fog, czyli taka mgła mózgowa, to teraz bardziej nam się kojarzy pewnie po-covidowo, natomiast ogólnie rzeczywiście pewien rodzaj mgły mózgowej wynikający z tego, że nasz mózg po prostu w pewnym momencie już nie jest w stanie być taki skupiony, no, nie jesteśmy w stanie utrzymać takiej uwagi, więc pojawia się taka właśnie mgła mózgowa, która może też być związana z zaburzeniem funkcji poznawczych, ograniczeniem umiejętności uczenia i problemami z zapamiętywaniem. Więc te objawy, to pewnie jak widzicie, one są bardzo ważne też właśnie w tym kontekście edukacyjnym. Bo rzeczywiście przebodźcowani studenci, studentki, którzy mocno korzystają z różnego rodzaju źródeł informacji, też to, że studiują, to, że jakby to jest też ich element ich codzienności, żeby poszukiwać informacji, żeby sięgać po różnego rodzaju źródła danych. Natomiast jednak jest też tak, że jeżeli jesteśmy w tak dużym przeciążeniu, to doprowadza to do tego, że ta umiejętność uczenia się i ta umiejętność właśnie rozpoznawania różnych rzeczy, zapamiętywania staje się coraz bardziej ograniczona. No i to, co jest jakby taką trochę smutną prawdą, to że to jest taki fakt i my tutaj nie za bardzo jesteśmy w stanie to zmienić. W sensie raczej jesteśmy w takim momencie, w którym tych informacji, tych źródeł informacji będzie coraz więcej i cały czas będziemy mieli dostęp do ogromnej liczby informacji i cały czas to będzie się działo, cały czas my będziemy mieli, będzie takie ryzyko, że te informacje będą w zbyt dużej ilości do nas docierały. Więc to jest pewnego rodzaju taki wątek, od którego chciałam zacząć naszą rozmowę, zanim o samym mindfulness, żeby też zdać sobie sprawę, że taka rzeczywistość otaczająca nas i jakby ta, w której funkcjonujemy my, ale funkcjonują też studenci, uczniowie, jest właśnie bardzo przybodźcowana i taki rodzaj właśnie różnych objawów, które przed chwilą wymieniłam, może wynikać, to może być, oczywiście przyczyny mogą być różne, nie mówię, że to jest jedyna przyczyna, natomiast na pewno ma to ogromny wpływ na to, że zaburzenia koncentracji, które stają się coraz bardziej powszechne, zaburzenia związane z też nastrojem, właśnie ta nerwowość, trudność w podejmowaniu decyzji, trudność w zaangażowaniu się, to też może być wynik tego jakby takiego współczesnego świata i otaczającego nas informacyjnego szumu. Więc od tego trochę chciałam zacząć, żeby przejść do tego, co może nam pomóc. I to oczywiście jest tak, że pewnie dróg jest kilka i mindfulness to nie jest rozwiązanie. O, właśnie widzicie, zauważyłam, że tutaj zrobiłam literówkę, więc tutaj nie powinno być tego jednego L, ale
się zdarzyło. Więc mindfulness nie jest rozwiązaniem na to wszystko, natomiast na pewno jest drogą, która może wspierać i pomagać nam, bo to też nie tylko studentom, ale także nam i edukatorom, nauczycielom, wykładowcom w tym, żeby jednak tej koncentracji, tego żeby radzić sobie z tym przeładowaniem w lepszy sposób, bardziej efektywnie, bardziej być zaangażowanym w taką obecną chwilę i też lepiej sobie radzić z tymi przeciążeniami, bo to, co się zazwyczaj dzieje w tym momencie właśnie takiego przeładowania, to jest to, że nasz organizm zaczyna być w takim poczuciu, jakby był w jakimś zagrożeniu, w jakimś ciągłym stresie. Tak się mówi, że jest ten ciągły stres i taka zaburzona homeostaza, układ współczulny i przywspółczulny, one nie są w równowadze. Więc w pewnym momencie my powinniśmy zacząć działać na rzecz tego, żeby właśnie nasz organizm uspokajać i doprowadzać do tego stanu równowagi. I przechodząc już do mindfulness i jakby do samej definicji, to ja tutaj się posłużę taką definicją, która jest stworzona przez Jona Kabat-Zinna, który tak naprawdę upowszechnił cały ruch mindfulness. I on nazywa mindfulness szczególnym rodzajem uwagi. Uwagi świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę. Rzeczywiście tutaj te trzy elementy, czyli że to jest świadoma, nieosądzająca i skierowana na bieżącą chwilę, oddają, mam wrażenie, w pełni znaczenie tego słowa. Bo czasami szukamy właśnie tego tłumaczenia na język polski i pojawia się uważność albo uważna obecność. Natomiast często na kursach różnego rodzaju właśnie, gdy tłumaczymy sobie, czym to jest, to ważne są te elementy, że to ma być nieosądzająca, czyli nie oceniamy, jak w danym momencie wygląda dana sytuacja. My się jej przyglądamy jakby z zewnątrz. Trochę stajemy z boku tej sytuacji, ale jesteśmy bardzo w tym, co się dzieje w danym momencie. Więc tak wygląda definicja Jona Kabat-Zinna. O nim też chciałabym dwa słowa powiedzieć, bo jest osobą ważną w tym kontekście w ogóle całego ruchu mindfulness, bo początki mindfulness to tak naprawdę są Stany Zjednoczone, lata 70. i właśnie Jon Kabat-Zinn, który jest mikrobiologiem, profesorem medycyny, postanowił jako osoba, która inspirowała się różnymi buddyjskimi, wschodnimi medytacjami, zaimplementować w działaniach klinicznych medytację do wspierania pacjentów, którzy cierpieli z powodu chronicznego bólu. I on stworzył pierwszą taką klinikę redukcji stresu, gdzie stworzył program, który teraz jest programem właśnie bardzo popularnym i powszechnie stosowanym, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, w szpitalach. To jest program MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, czyli program redukcji stresu oparty o mindfulness. I on w chwili obecnej, po tym sukcesie w latach 70., kiedy rzeczywiście wyniki kliniczne pacjentów bardzo się poprawiły po przeprowadzeniu tego programu, został wprowadzony jako leczenie uzupełniające w amerykańskich szpitalach i została w ogóle stworzona taka sieć klinik redukcji stresu. To przede wszystkim zostało rozpowszechnione właśnie w Stanach Zjednoczonych, stąd tam, gdzie Jon Kabat-Zinn jakby pracuje, teraz już na emeryturze, ale pracował w Massachusetts i to właśnie w Stanach Zjednoczonych powstała taka sieć i to jest element też leczenia pacjentów, którzy
są chorzy na choroby takie przewlekłe, ale też pacjentów chorych na depresję, pacjentów z zaburzeniami odżywiania, więc bardzo, w bardzo wielu różnych, w różnych tutaj chorobach ten program przyniósł no, bardzo pozytywne wyniki kliniczne. Ja opowiem może tak dwa słowa w ogóle jak, bo ten program Mindfulness Based Stress Reduction to jest program, który teraz jest bardzo powszechny już na całym świecie i też w Polsce mamy bardzo dużo już ośrodków mindfulness albo ośrodków czy trenerów, którzy certyfikowanych, którzy prowadzą takie treningi. To jest taki program 8-tygodniowy. Spotkania, 2,5-godzinne spotkania przez 8 tygodni, które przede wszystkim polegają na uczeniu się właśnie tej uważnej obecności. Uczeniu się przez różnego rodzaju ćwiczenia. Trochę przez medytację, trochę przez jogę, trochę przez takie na przykład dni wyciszenia. Jest też taki dodatkowy dzień, zazwyczaj to się nazywa odosobnieniem albo dniem uważności. To taki właśnie dzień wykonywania wszelkich czynności w totalnym skupieniu na danej czynności, ale bez komunikowania się werbalnego. I ten program tak naprawdę ma taką ukształtowany format, więc też jakbyście spotykali się z programami, szkoleniami MBSR, to one powinny mieć taki format. To znaczy osoby, które certyfikują się w prowadzeniu mindfulness, uczą się właśnie tego konkretnego formatu, więc jeżeli to jest 8 tygodni, spotkania co tydzień, właśnie 2,5 godziny, 3 godziny, to prawdopodobnie to jest właśnie tak skonstruowany zgodnie z całą tą sztuką program. I teraz kilka słów, co przynosi mindfulness, nie tylko program MBSR, ale mindfulness jako taka technika wprowadzana nawet do codziennego życia, na co zostało zbadane. Co zostało zbadane? Zostały przeprowadzone badania właśnie funkcjonowania mózgu, zmiany w korze mózgowej i jakiego rodzaju były wnioski. To, co się zmienia po takim regularnym powiedzmy ćwiczeniu i regularnej praktyce, to przede wszystkim zostało sprawdzone, że poprawia się zdolność koncentracji uwagi. Następuje wzmocnienie też systemu odpornościowego. Jest mniejsze przywiązanie do przeżywanych emocji, więc do różnych emocji. I też mniejsza jakby niechęć do doświadczania emocji tych trudnych. Większe możliwości poznawcze, za czym idzie też wzrost zdolności przyswajania nowej wiedzy. Zmniejszenie takiej strategii unikania, wypierania, uciekania od pewnego rodzaju trudności. No to, co już wspominałam, też zostało zbadane, jakby zmniejszenie podatności na stany depresyjne. To też jest już zbadane klinicznie. Mniejsza reaktywność fizjologiczna na stres, mniejsza reaktywność fizjologiczna na jakiś niepokój. Także zostało zbadane, że u osób z nadciśnieniem taka regularna praktyka może zmniejszać ciśnienie naczyniowe. I to jest tak powiedzmy kilka takich efektów regularnej praktyki. Zastanawiam się, czy wy może chcielibyście się czymś podzielić z waszej perspektywy. Może jest coś, czego ja tutaj nie wymieniłam, albo coś, co szczególnie nie wiem, tutaj Małgosia wspominałaś, że masz swoje doświadczenia, ale w ogóle może ktoś by się chciał podzielić, jakie skutki, jakie efekty. Przepraszam, nie widziałam waszego czatu, jak mam prezentację, więc w ogóle teraz sobie trochę nadrabiam. Otyłość mózgu, no tak.
Ula, widzę twoją rękę. Cześć. Wydaje mi się, że taki też efekt uboczny jest tego mindfulness, jest to, że jesteśmy bardziej szczęśliwi. Że tak bardziej się skupiamy na chwili tu i teraz, a nie wybiegamy w przyszłość czy tam w przeszłość. I dla mnie przynajmniej, jak tak na przykład jem bardzo mindfully, że bardzo się skupiam na tym, na smaku, na teksturze, to jakoś tak właśnie też i humor mi się poprawia i tak bardziej doceniam chwilę obecną. Tak, no rzeczywiście tutaj nie powiedziałam, ale w ogóle taka poprawa nastroju, więc to na pewno jest też taki efekt dodatkowy takiej praktyki. Czy ktoś jeszcze z was, kto ma jakieś takie doświadczenia bądź jakąś taką praktykę za sobą, ma jakieś swoje własne jakby odczucia, chciałby się czymś podzielić? Okej, to ja tylko odpowiem. Iza pytałaś, czy badania są robione nad mindfulness. Tak, mindfulness zostało zbadane właśnie dlatego też. Dlatego też to jest takie ważne, że to nie jest jakiś trend, który jest po prostu w danym momencie popularny. Rzeczywiście zostały zbadane klinicznie. Na początku to były próby na tych osobach, które były w tej klinice Jona Kabat-Zinna, które przychodziły właśnie, cierpiały z powodu przewlekłego bólu i to było właśnie przebadane. Przebadane były te osoby. Były też kolejne badania, też są badania dotyczące tego, jak właśnie zmienia się mózg osób, które praktykują medytację, które praktykują regularną taką medytację, jak zmienia się właśnie kora mózgowa. Też się mówi o tym, że to chroni przed takim starzeniem się mózgu, czyli przed taką sytuacją, kiedy rzeczywiście więcej zapominamy, na przykład, że taka regularna medytacja może wspierać naszą też pamięć i w ten sposób chroni. Jeżeli chodzi o badania, to też będę mogła wam po prostu po spotkaniu wysłać jakieś linki do badań czy do miejsc, gdzie można sobie poczytać. Bardzo też polecam wam książkę Jona Kabat-Zinna, Życie, taka piękna katastrofa, która jest chyba taką najbardziej popularną książką właśnie o początkach mindfulness. Magdalena pisze, jak tu być spokojnym, jak wszystkie komórki w mózgu są nerwowe? No właśnie, jak tu być spokojnym, jeżeli ciągle są te nerwy, albo właśnie ciągle dostajemy jakieś informacje. No przede wszystkim to, o czym mówi mindfulness, to zauważyć to. Zatrzymać się na tym, że to się dzieje, że jestem zdenerwowana, że nie wiem, czuję, że mam płytki oddech, albo czuję, że trzęsą mi się ręce. Zobaczyć. Najpierw to zobaczmy, przyglądajmy się temu, co tam się dzieje z naszym ciałem, co tam się w tym momencie wydarza w nas. Też po prostu trzeba, warto z tym pobyć. To też jest bardzo fajną praktyką, takie pobycie z tym, co się dzieje z ciałem, bo bardzo często w takich sytuacjach przebodźcowania uciekamy od tego, najchętniej do jakichś kolejnych bodźców. Więc jeżeli coś się dzieje, to najchętniej nie patrzymy na to, tylko bierzemy kolejną rzecz, jakieś kolejne działanie, które nas odciąga od tego. Mindfulness mówi, nie rób tego, tylko zatrzymaj się, pobądź sobie chwilę z tym, popatrz na to, ale nie wchodź głęboko, i zobaczysz, że to przejdzie. Zazwyczaj tak jest ze wszystkimi silnymi emocjami, że taki pik emocji trwa chwilę. Te emocje jednak ulegają wyciszeniu i taki stan rzeczywiście jakichś wysokich emocji warty jest temu, żeby go zauważyć, ale też w jakiś sposób puścić, nie trzymać się tego. To też jest bardzo fajne w medytacjach mindfulness i pewnie ci z was, którzy sobie praktykowali albo w ogóle medytacje gdzieś trenowali, być może się zetknęliście z tym, żeby myśleć o naszych myślach, które się pojawiają w głowie, jak o chmurach,
które przepływają na niebie. To są, bo nasz mózg będzie co chwilę, będą się pojawiały jakieś nowe myśli, jakieś nowe informacje i to nie jest tak, że osoby medytujące mają pustkę w głowie i w ogóle taki czysty umysł, jak czasami się mówi o tym, że właśnie, że trzeba mieć taki spokojny, pusty umysł, to jest raczej niemożliwe, tylko chodzi o to, żeby te myśli mogły przepłynąć i mogły pojawić się kolejne, żebyśmy się na nich nie zatrzymywali. Więc tak można trochę o tych myślach, natomiast jeżeli chodzi o takie emocje i o to, co w ciele, to właśnie takie zauważenie i przyjrzenie się tego, co dzieje się z moim ciałem, daje też bardzo dużą świadomość tego, jak reagujemy na różne sytuacje. Ja tutaj też do Was mówiąc, też od razu czuję, jak na mnie wpływa to, że przemawiam, że jestem gdzieś słuchana przez te 20 parę osób, czy 30 parę, przepraszam, nawet 30 parę, więc jakby też obserwowanie tego, co z naszym ciałem się dzieje, to też daje ogromną świadomość i też pozwala nam w jakiś sposób się do tego przygotować, sobie z tym radzić, mieć też zgodę na to, na różne rzeczy, które się pojawiają. Okej. O, widzę, że tutaj Asia jeszcze umieściła. O, Asia umieściła bardzo dużo linków, więc też możecie sobie zajrzeć do czatu. Osoby, które chciałyby sobie sięgnąć do konkretnych badań, to Asia też już trochę umieściła, więc dzięki Asiu za też wrzucenie tutaj tych badań. Słuchajcie, a też chciałam Was zapytać, czy Wy jakby jakie macie skojarzenie, jeżeli chodzi o mindfulness? Czy to Wam się kojarzy z jakimś działaniem związanym z jakąś religią? Czy jakie macie tutaj odczucia? Bo to też jest często duży temat w tej kwestii. Jak wy to interpretujecie? Jakie macie swoje odczucia w tym temacie? Czy uważacie, że to jest jakoś związane religijnie, czy nie jest? Kasia pisze z medytacją. No medytacja właśnie, samo słowo medytacja, to fajnie, bo piszesz, że bez religii, bo rzeczywiście medytacje są w różnych nurtach i mindfulness też w pewnym momencie zostało w pewien sposób zaszufladkowane jako gdzieś tam zaczęto osoby, które były jakoś przeciwne, zaczęły mówić, że to jest właśnie tutaj związane z buddyzmem i nie da się powiedzieć, nie da się ukryć, że oczywiście Jon Kabat-Zinn mówi o tym otwarcie, że on się inspirował i że on jakby wprowadzając i tworząc klinikę redukcji stresu, miał własne doświadczenia buddyjskie, miał swojego nauczyciela i to było dla niego ważne, jakie doświadczenia. Natomiast samo mindfulness jest świecką praktyką i nie ma żadnego podłoża religijnego, bo medytacja jako taka praktyka może być oczywiście zagnieżdżona w jakiejś religii. Są też ośrodki medytacji takiej chrześcijańskiej, medytacji buddyjskiej, bardzo różnie. Natomiast samo mindfulness, tak powiedzmy z teorii, ono jest świeckie. Asiu? Ja się podzielę, Karolina, zapytałaś o tą religijność i muszę się podzielić moją taką trochę obawą, którą mam tu w kontekście tego, o co pytasz, bo znam wyniki badań naukowych, które mówią o wpływie medytacji na mózg generalnie, na nasze zdrowie, na nasze życie i od jakiegoś czasu, od kiedy znam te wyniki badań, bardzo często staram się zachęcać nas, nauczycieli, podczas szkoleń, zwłaszcza tych szkoleń, gdzie mówimy sobie, jak zaczynać na przykład zajęcia, jak kończyć zajęcia, albo jak mówimy sobie o tym, jak działa mózg w kontekście uczenia się i na przykład ten poziom koncentracji, uwagi, uważność naszych studentów jest ważna, to staram się zachęcać nauczycieli do tego, żeby używać medytacji podczas zajęć. Teraz ja nie mówię, żeby zamienić zajęcia na wspólne medytowanie, ale kiedy szukamy sobie tych 5-minutowych, 3-minutowych, 1-minutowych sposobów na rozpoczęcie zajęć, to jednym z tych takich slajdów jest ta medytacja. I zawsze jak dochodzę do tego punktu, to jest tam, nie wiem, 7., 8. pomysł na rozpoczęcie zajęć, to zawsze mówię i sama mam taki kłopot,
czy to się nie spotka to, o czym teraz powiem, czy nie jest zbyt wywrotowe, jesteśmy w szkole wyższej, my tu mamy uczyć naszych studentów, a ja zachęcam nauczycieli, żeby jeśli jest im to bliskie, tak dodaję zawsze ten taki bezpiecznik, jeśli wam jest to bliskie, sami medytujecie albo wiecie, jakie znaczenie ma ta medytacja, to możecie po prostu zaprosić studentów do takiej wspólnej, króciutkiej przecież, 5-3-minutowej medytacji, żeby w ten sposób zacząć zajęcia, czy to online, czy stacjonarnie. Ale zawsze mam wtedy taką myśl, a propos tego właśnie, co teraz powiedziałaś, nie wiem, jak to jest przyjęte, tak staram się patrzeć zawsze po osobach, z którymi o tym rozmawiamy. Z reguły to nie jest entuzjastycznie przyjmowane, jest w tym coś dziwnego. Mi się też medytacja jeszcze kilka lat temu kojarzyła wyłącznie z obszarem religijności, gdzieś tam ten mnich z Tybetu, oni tam medytują fajnie, niech oni medytują, my tutaj uprawiamy naukę. Dzisiaj wiemy bardzo dobrze, mamy mnóstwo wyników badań, właściwie każdy jeden dzień przynosi takie neuronaukowe wyniki badań niezwykle ciekawe i wszystkie są pozytywnie skorelowane z tym zdrowiem szeroko pojętym, więc tak myślę sobie, to jest taka, już kończąc ten wątek, myślę sobie, że mimo, że mam mały opór w sobie, żeby zachęcać nauczycieli do tego, to jednak uważam, że to bardzo ważne, żebyśmy najpierw my sami o siebie zadbali gdzieś tam w tą medytację, idąc w tą stronę, gdzieś rozpoznając w ogóle ten obszar, patrząc, czy na nas to działa, a potem natychmiast, bo jesteśmy jednak nauczycielami, podzielili się tym z naszymi studentami. Oni są tymi ludźmi, którzy są o wiele bardziej wrażliwi, mniej odporni na to, co się dzieje na świecie, ich to przebodźcowanie jeszcze bardziej dotyczy niż nas. I myślę sobie, że to my ich możemy uczyć tego kontaktu z ciałem, z byciem tu i teraz, uspokajania się. I sobie myślę, że to może nawet wręcz nasz obowiązek. I zawsze mam, ciągle jeszcze nie jestem tak zupełnie w zgodzie ze sobą samą, czy możemy tak tutaj zachęcać, żeby na tej uczelni wyższej ze studentami pomedytować przez chwilę. Ale myślę sobie, że warto zacząć już ten rozmawiać o tym i też jestem ciekawa, to tak w tym gronie, którym tu jesteśmy, tak osobiście jestem ciekawa, jak wy się z tym byście mieli, jak macie się z tym, czy mielibyście odwagę pomedytować chwilę z waszymi studentami, po to, żeby im pokazać, że można, jak to robić, co im to daje. To tak trochę przydługo, ale podzieliłam się moją obawą, która ciągle jeszcze mi towarzyszy a propos tego. Dziękuję. Dzięki, Asiu. Ja w ogóle mam poczucie, że to słowo medytacja jest takie trudne, jest tak bardzo trudne. Tutaj Magda fajnie napisała, że jakie masz skojarzenie z tym, że z tą medytacją i z mindfulness tutaj. I czasami być może to słowo medytacja można jakoś zastąpić, jeżeli czujemy, że jest nam z nim niewygodnie. Ja też to mam i też mam takie doświadczenie, że powoduje to różne jakby emocje. Natomiast trochę też mam takie poczucie, że może warto robić takie wywrotowe ruchy, jeżeli widzimy, że te badania naprawdę pokazują, jakie są jakby efekty tego, jak może zwiększyć się umiejętność właśnie, ta możliwość koncentracji, zapamiętywania, jak możemy wpłynąć na to, żeby studenci rzeczywiście mogli tą wiedzę lepiej chłonąć, lepiej przetwarzać. O, Kasia się dzieli, że ciężko by ci było, żeby się zaproponować. Okej, okay. Magda też pisze, że się nie odważy. Ale samo zaproponowanie, no, pokazanie studentom wyników badań na przykład, nie? Takie powiedzenie im, jest coś takiego, zobaczcie, co mówią naukowcy, jak to działa, zróbcie coś z tym albo nie, nie? Tak, może w tą stronę. Tak, szukam tutaj bezpiecznej przestrzeni. Tak, Magda i Maja piszą o tym, że medytacja powoduje drzemkę. No i słuchajcie, to jest rzeczywiście coś, co się dzieje na przykład na tych kursach mindfulnessowych regularnie. Ludzie zasypiają i chrapią. Ja wam powiem, że to powoduje oczywiście jakiś tam później lekki stres, ale to, co jest wspaniałe w tym, że to jednak coś oznacza, jeżeli my chcemy zasnąć po 5 minutach, no to najprawdopodobniej jednak jest nasz organizm przemęczony albo coś się takiego dzieje, że ten sen jest taki potrzebny. Natomiast myślę, że jednak 3-minutowa medytacja, to żeby doprowadzić kogoś do zaśnięcia, to naprawdę byłoby dosyć wymagające i trudne. Ale też Asia zaproponowała i myślę, że bardzo ciekawe, medytacja w ruchu. Niekoniecznie trzeba siedzieć, zamykać oczy.
to za chwilę będziemy jeszcze o tym mówić, właśnie o tym, jakiego rodzaju metody, ale jak najbardziej medytacja w ruchu to też jest jedna z takich możliwości. Okej, widzę, że tutaj na czacie dużo się dzieje właśnie, dlatego tak trochę sobie patrzę, co piszecie. Medytacja taka mindfulness przede wszystkim bazuje, jak zaczynamy medytować, powiedzmy w tej, tak jak zaczynamy jakieś mindfulnessowe praktyki, to od czego się zaczyna, to jest nie tak, nawet nie musimy tego nazywać medytacją, można to nazywać ćwiczeniami oddechowymi. Bo na przykład to, co się robi w mindfulness, to przede wszystkim obserwuje się swój oddech. Bardzo, bardzo taka spokojna praktyka polegająca na tym, żeby na chwilę zamknąć oczy, ale nie po to, żeby tutaj odpłynąć, tylko po to, żeby bardziej się skupić nad tym, żeby bardziej się wczuć w to, żeby zaobserwować nasz wdech, zaobserwować wydech, czy to jest głębokie, czy to jest płytkie, czy ten oddech dociera, czujemy, że dociera do płuc, czy nie dociera. To jest ważne, żeby to zaobserwować i od tego zazwyczaj się zaczyna te praktyki mindfulness, od obserwacji oddechu. Jak oddechu jako takim, oddech to jest po prostu kluczowy element naszego życia, też taki ważny w całej praktyce mindfulness, no bo mówiący o tym, że żyjemy i że tutaj nasz organizm działa i że ważne jest też zauważenie tego. To jest właśnie też ta obecność, trochę to, o czym mówiliśmy sobie na samym początku, że rzeczywiście zauważenie, że nasz organizm, on tak sobie sam, bez naszej woli, bez naszej świadomości oddycha i funkcjonuje. My po prostu tego nie zauważamy, tylko po prostu sobie żyjemy i nawet nie zauważamy, że na przykład właśnie mamy przyspieszony oddech, czy płytki oddech, czy po prostu, nie wiem, w ogóle nie jesteśmy w stanie spokojnie zrobić wdechu i wydechu. Ja Was bardzo zachęcam do tego, żeby sobie takie ćwiczenia oddechowe robić. Przyznam szczerze, że nawet się zastanawiałam i widzicie, ja też tutaj z pewną obawą zastanawiałam się, czy my sobie tutaj zrobimy jakieś ćwiczenie. Nie wiem, czy będziemy to robić, ale trochę też o tym myślałam, czy bylibyście zainteresowani, żebyśmy sobie tutaj wspólnie zrobili. To możecie się zastanowić i dać jakieś głosy, bo my możemy sobie zrobić takie próbne ćwiczenie oddechowe. Ktoś napisał, że tak. Okej, dobra. To jeszcze za chwilkę do tego wrócę. Natomiast możemy też sobie zrobić gdzieś pod koniec takie ćwiczenie, ale widzicie, ja też mam taką obawę, czy można zaproponować na takim spotkaniu ćwiczenie, które może niektórzy właśnie uznają za taką medytację. Słuchajcie, to jeszcze kilka słów a propos tych medytacyjnych, bo mindfulness to nie tylko są medytacje, bo z tym się najbardziej kojarzy, ale to często są też elementy ruchu, więc też się cieszę, że pisaliście o tej medytacji w ruchu, bo często na kursach mindfulness są różnego rodzaju ćwiczenia, takie trochę jogowe, trochę rozciągające. I co się ma zadziać dzięki tym ćwiczeniom i tym praktykom? Przede wszystkim chodzi o to, żeby się wyzbywać pewnego automatyzmu naszych reakcji, ale też ocen. To jest bardzo, bardzo ciekawe właśnie, jak ktoś uśnie i chrapie na kursie i jak my na to reagujemy i co się z nami dzieje. Ja pamiętam swoją obserwację, jak uczestniczka usnęła i bardzo głośno chrapała i było mi bardzo trudno, że nie mogę zareagować, znaczy nie mogę. Musiałam zaobserwować, co się ze mną dzieje, a działo się tam dużo, bo jak ktoś głośno chrapie, to ja się jednak denerwuję. Co jeszcze się dzieje? Uczymy się właśnie akceptacji, że są pewne rzeczy, które wokół nas się dzieją i niekoniecznie my mamy na nie wpływ, niekoniecznie możemy je zmienić. Mindfulness też mówi się, że uwalnia od uprzedzeń i schematów, od schematycznego myślenia. Przede wszystkim też to, co mindfulness, w czym może nas wspierać, to w takim kształtowaniu życzliwości też wobec siebie,
wobec przeżywanych różnego rodzaju emocji, ale też świata, który różne rzeczy nam może serwować. Ćwiczenia mindfulnessowe też na pewno wzmacniają i rozwijają cierpliwość. No i pozwalają też na otwieranie umysłu na różnego rodzaju nowe doświadczenia czy informacje. No i teraz właśnie chciałabym trochę dojść do tego, o czym już zaczęliśmy tutaj rozmawiać, czyli jak wdrożyć i jakiego rodzaju, tutaj nie ukrywam, że już liczę na to, że będziemy po prostu w jakiejś tutaj rozmowie i dyskusji, bo chciałabym wiedzieć i jakie są wasze odczucia albo jakie są wasze praktyki. Techniki oddechowe, ja podałam, tutaj jest kilka ćwiczeń, techniki oddechowe, body scan, ćwiczenie dla wszystkich zmysłów czy prowadzenie dziennika. To są pewnego rodzaju praktyki mindfulness, które można w pewien sposób wdrażać, zaproponować studentom. Jeżeli chodzi o techniki oddechowe, to taka najprostsza technika polegająca na tym, że zapraszamy studentów do tego na przykład, żeby na początku, zanim zaczniemy zajęcia, mieli schowany telefon, ważne, żeby nie mieć takiego głównego rozpraszacza i rzeczywiście zamknęli oczy, skupili się przez chwilę na tym, jak wygląda ich oddech, jak po prostu zaobserwowali, jak wygląda wdech, wydech. To jest dosłownie, to może być naprawdę minuta, trzy minuty takiego zatrzymania na tym, jak mi się teraz oddycha. I możemy ich przez to przeprowadzić. Można wtedy mówić, to zależy od tego też właśnie trochę, tak jak Asia mówi, jak się z tym czujemy. Ja jakby osłuchałam się z tymi różnymi sformułowaniami, jest to dla mnie dosyć przyjemne, nawet ja lubię, jak ktoś na przykład mnie prowadzi przez takie ćwiczenie, że mówi mi o tym, żebym teraz zaobserwowała, czy oddech jest do brzucha, czy oddech jest płytki. Można położyć ręce na klatce piersiowej albo na przeponie. To jest też bardzo fajne dla takiej świadomości, czy my oddychamy w ogóle przeponą, bo dopóki nie oddychamy przeponą, my do końca głęboko nie oddychamy tak naprawdę. Więc taka praktyka na przykład, żeby zobaczyć, czy bierzemy ten wdech do brzucha, czy cały czas jesteśmy na takim, wiecie, krótkim oddechu klatką piersiową. To jest fajne, żeby sobie zaobserwować, albo żeby też spróbować. Może spróbować właśnie wziąć wdech do brzucha i zobaczyć, jak się czujemy. Możemy też zaobserwować, policzyć sobie, ile trwa nasz wdech i wydech, albo to jest takie do uspokajania oddechu, że chcemy, żeby wydech był dłuższy niż wdech. Żebyśmy na przykład wdech bierzemy na 3, a wydech, żeby był na 5. I odliczamy do 3 na wdechu, a do 5 na wydechu. To są takie techniki na uspokajanie układu też nerwowego, na to, żeby właśnie ten oddech był głębszy. Druga taka bardzo popularna w mindfulness to jest body scan, czyli takie skanowanie ciała i to też, jeżeli byśmy chcieli sobie zrobić ze studentami, to jest po prostu chwila na to, żeby usiąść, zobaczyć, przyjrzeć się temu. Ja zachęcam zawsze jednak, żeby zamykać przy na przykład body scanie oczy, bo po prostu to skupienie jest trochę inne, jeżeli nie patrzymy się na inne osoby. To jest zazwyczaj ludzie się lepiej czują, że nikt na nich nie patrzy. Więc to też dla takiego poczucia komfortu wszystkich osób. I to jest takie przyglądanie się, jak czuje się moje ciało. Po prostu przez chwilę siedzimy, nie wiem, przy ławce, możemy zamknąć oczy i zobaczyć, jak, nie wiem, czują się, jak teraz, nie wiem, siedzimy, czy mamy proste plecy, czy nie, czy czujemy, że gdzieś jest jakieś spięcie. I możemy ten body scan zrobić taki bardzo szybki, na przykład idąc sobie od stóp do głowy, w sensie przez stopy, łydki, kolana, uda, biodra, brzuch, klatkę piersiową, ręce tutaj do szyi i do głowy. Można robić body scan bardzo długo i to jest ćwiczenie, przy którym ja zawsze zasypiam, ale można to zrobić w takiej wersji skróconej albo właśnie wybrany element ciała można sobie skanować. Tutaj taką propozycją też ćwiczenie dla wszystkich zmysłów, to znaczy zaproponować studentom, żeby na przykład jakiś obiekt, nie wiem, roślinkę,
nie wiem, może mają jakieś jabłko, żeby dany obiekt zbadać wszystkimi zmysłami, czyli żeby tego dotknąć, powąchać. No nie wszystko można zjeść, więc to nie zawsze smak, ale żeby różne zmysły uruchomić, jest w mindfulness takie znana praktyka z rodzynką. Dostaje się taką małą jedną rodzynkę i bardzo długo właśnie się jej przygląda, jej strukturze, temu jak ona wygląda, i to wszystkie osoby, które miały doświadczenie z mindfulness, pewnie przeszły tą praktykę rodzynkową, ale właśnie wszystkimi zmysłami doświadczyć jakiegoś elementu. Też można na przykład puścić kawałek jakiejś muzyki, powiedzmy relaksującej, i zachęcić studentów do tego, żeby w tym momencie zamknęli oczy i posłuchali, byli w tym, co teraz im puściliśmy przez chwilę, przez te 2-3 minuty, żeby głównie ten zmysł na przykład takiego uważnego słuchania u nich uruchomić. No i taka praktyka może niekoniecznie na zajęcia, natomiast którą można zaproponować i którą często się stosuje właśnie w mindfulness, to jest prowadzenie dziennika. Przede wszystkim zapisywanie tego, jak pewne rzeczy odbieramy, jak się z nimi czujemy. Jak się czujemy, nie wiem, może po tych zajęciach, jak się czujesz, może takie zadanie związane z takim zapisywaniem, na przykład właśnie jak się czuje ktoś po danych zajęciach. To jest też jedna z takich praktyk mindfulness, która sprawia, że jesteśmy w stanie przez chwilę po zajęciach na przykład usiąść, zapisać, jakie w nas są w tym momencie emocje, co w tym momencie się w nas dzieje, opisać trochę, nazwać je, to też jest bardzo ważne. Mindfulness, tutaj ktoś o tym chyba opowiadał na początku, Małgosia, o identyfikowaniu tych emocji. W sensie mindfulness bardzo często pomaga w takich stanach takiego chaosu, żeby lepiej identyfikować, co się z nami dzieje, co to za emocja albo co to za miks emocji, więc też młode osoby, które nie zawsze mają tą umiejętność, to może pomóc im też radzić sobie właśnie z, nie wiem, z jakimiś emocjami. I też takie, to się często właśnie journal, to też jest bardzo popularne teraz, takiego różnego rodzaju właśnie dzienniki, też prowadzenie dzienników wdzięczności, to też jest taki element mindfulnessu, czyli takiego docenienia. To też można wprowadzić na zajęciach jako element, co dzisiaj dla mnie ważnego się wydarzyło, jako taki element na przykład zajęć. Co się wydarzyło ważnego dla mnie na tych zajęciach, za co je cenię, co doceniam w tych zajęciach, w tym wydarzeniu jakimś. To też jest taki element właśnie bardzo mindfulnessowy. To są takich kilka moich propozycji. I chętnie posłucham. Trochę już się Asia i kilka osób dzieliło. O, i znowu się dzieje dużo na czacie i znowu mnie po prostu omija wszystko, jak mam prezentację. Słuchajcie, jestem bardzo ciekawa, czy macie jakieś takie swoje praktyki związane właśnie z takim budowaniem uważności, budowaniem też wdzięczności albo jakiegoś docenienia wśród studentów. Czy coś takiego macie? Co stosujecie albo chcielibyście zastosować, albo może coś z tych rzeczy, które ja zaproponowałam, myślicie, że moglibyście zastosować? Jestem bardzo ciekawa. Asiu. Chociaż widzę, że druga Asia. O, Asia. Ja tak czasami, jak zaczynam zajęcia i widzę, że coś, to tak, nie wiem, albo jakiś jest taki trudny dzień, albo coś tam, nie wiem, tak na oparach się funkcjonuje, to zdarza mi się zacząć poprosić, żeby napisali karteczkę, co dobrego się im wydarzyło od początku dnia, nie? Na przykład jak mam zajęcia na 7 rano, to tego czasu jest mało, nie? I taka uważność na to, co dobrego ich spotkało. Oni to jest ciekawe, bo bardzo pozytywnie na to reagują. Nie? Mhm.
A to też dla mnie jest taka chwila na zastanowienie, co mnie dobrego spotkało od tego początku dnia. Mm. A powiedz, właśnie jestem ciekawa, z jakimi reakcjami się spotykasz na te, na takie propozycje? Jakby takimi, wiesz, aha, dobra, no to ciekawe, co mnie tam dzisiaj spotkało, nie? Tak, znaczy, oni jakoś, znaczy oni pozytywnie reagują, bo oni to wykonują, to ćwiczenie, siedzą, myślą, zastanawiają się, nie? Jakby nie było ani razu, nie będę tego robił, nie? To tam zawsze znajdzie się jakiś taki jeden, co tam udaje, że to robi, a nie robi, ale większość w to wchodzi bez problemu. Widzę naszych studentów, że oni są nastawieni na tą taką uważność. Wielu z nich jest, nie? Oni są często po terapiach jakichś, czy takim poszukiwaniu siebie. Oni dużo siedzą w sobie, ja takie wrażenie mam, nie? Pewnie, że nie wszyscy, nie? Ale tak czuję, że to jest duża grupa spośród tych, z którymi ja mam zajęcia, nie? Mhm. Okej, super. Asiu, twoje doświadczenie? Tak, ja się też podzielę, ja bardzo często zaczynam zajęcia z studentami od zapytania ich, oczywiście przez Menti, żeby było to anonimowo, co dobrego ich spotkało na przykład wczoraj, jeżeli mamy zajęcia rano czy tam w ciągu dnia, żeby tak mogli sobie przeskanować, albo jak są po południu zajęcia, to dzisiaj. I ja mam inne doświadczenie niż Asia, ale nie dotyczące ich komfortu czy niekomfortu z tym pytaniem związanego, tylko ich odpowiedzi, studentów odpowiedzi, mnie jakby... To ćwiczenie mi pokazuje, że nasi studenci, młodzi ludzie, może w ten sposób, młodzi ludzie nie potrafią praktykować wdzięczności, może są na to jeszcze za młodzi, natomiast, bo kiedy ja zadaję to pytanie, to bardzo często mam odpowiedź nic, ale to dotyczy też dorosłych, bo kiedy mam z nauczycielami pracuję, to też często zadaję to pytanie i też wiele z tych kwadratów, tych open-ended używam, bo można napisać dużo więcej niż jedno słowo i często jest nic. I ja bardzo lubię, kiedy pojawiają się te nic, bo jakby wtedy biorę sobie to jako przyczynek do rozmowy o tym, jak ważne jest nasze nastawienie, czyli dostrzeganie, to ta szklanka do połowy pusta i do połowy pełna, można ją widzieć albo w taki sposób i zaczynam wtedy z nimi taką krótką rozmowę, z taką grupą, gdzie to nic się pojawia, czy naprawdę jest możliwe, że ktoś może nie mieć za co być wdzięczny, nie? Jakby to myślę sobie wtedy, często rozmawiamy, nie wiem, o tym, że mamy co jeść, a ktoś może nie mieć nawet co jeść, albo że jestem zdrowy już, to już tak górnolotnie, ale też idziemy sobie w takie poćwiczenie, wtedy albo szukam przykładów tych, które są wysłane przez innych, albo sama mówię o sobie, słuchajcie, ja dzisiaj rano na przykład, tak żeby im też pokazać, że nie chodzi o wielkie rzeczy, że dzisiaj dostałem piątkę z egzaminu, to nie chodzi o ten egzamin zdany. Ja na przykład mówię wtedy, słuchajcie, ja dzisiaj rano piłam kawę i myślałam sobie, Boże, jak jestem wdzięczna, że mogę, że jaka ta kawa jest dobra, że mogę zjeść śniadanie, wypić kawę, delektować się nią, jest smaczna. To jest moja wdzięczność za to, że mam dobrą kawę, przez te 5 minut spokoju piję kawę. I jakby trzeba szukać, uczmy, wydaje mi się, że naszą rolą też jest nauczycieli, pokazywanie naszym studentom, młodym ludziom, szukania tego dobra wszędzie wokół nich i jego jest mnóstwo. Pytanie, czy to zauważamy? I tutaj Asia Wachnicka właśnie pisała o tej na takiej zmieniającej się naszej roli też w tym kontekście, że wspierania tych młodych ludzi, takie dawanie im przykładów na to, że można widzieć świat w tych dobrych barwach i gdzieś tam dostrzegać te małe rzeczy, które mamy, których nie dostrzegamy, bo mamy je po prostu for granted, a to tak nie jest przecież. Czyli takie praktykowanie wdzięczności. Ja też polecam, słuchajcie, wam poszukanie sobie, jest mnóstwo znowu wyników badań, tak jak przy medytacji i w ogóle mindfulness, tak samo na praktykowanie wdzięczności. Jest mnóstwo wyników badań naukowych na to, jak praktykowanie wdzięczności zmienia nastawienie do życia i zmienia gdzieś tam ten poziom, najogólniej mówiąc, szczęścia i zdrowia, ale jakby to też jest coś bardzo ważnego, żeby nauczyć się i na to są takie proste ćwiczenia i to już, tu nie mam z kolei problemu jak z tą medytacją, z mówieniem studentom, jak to robić, że codziennie rano, jak się obudzisz, to pomyśl sobie, za co jesteś wdzięczny, jak się obudziłeś, za to, nie wiem, za to, że w ogóle się obudziłeś, prawda, możemy się nie obudzić i tak dalej, i tak dalej. Albo wieczorem zasypiając, często mam takie, słuchajcie, kupiłam sobie specjalnie na Amazonie gratitude journals, gratitude diaries, są takie, po polsku już tego nie jest jakoś dużo, po angielsku tego jest mnóstwo. Można sobie prowadzić właśnie to, Karolina o tym mówiłaś, ten dziennik wdzięczności i to praktykowanie, badania mówią jasno, że jeżeli się gdzieś tam ileś czasu będzie ćwiczyć to praktykowanie dostrzegania tych małych rzeczy i czucia wdzięczności za to, że one są, to potem
bezwiednie, zupełnie nieświadomie będziemy świat widzieć przez pryzmat tego, co jest, a nie tego, czego mi brakuje. I to, ta zmiana jest trwała. I też w ogóle Was, słuchajcie, wszystkich zachęcam do tego, żeby rozmawiać o tym ze studentami, bo to też jest w tym obszarze wzmacniania ich, w tym zdrowiu psychicznym, tak najogólniej mówiąc, nie? To tak chciałam się powiedzieć. Jeszcze powiem jedną rzecz, słuchajcie, ze studentami pierwszego roku na tym budownictwie miałam w tym roku to efektywne uczenie się i tam dodałam i rozwój i miałam trzy zajęcia, trzy spotkania, tak rozwojowe. I tam jedno z nich było poświęcone między innymi właśnie praktykowaniu wdzięczności, jedno z nich medytowaniu. Mówiłam o wynikach badań naukowych. Nie medytowaliśmy, ale mówiłam o tym, jak to zmienia, jak to wpływa na nasze życie, co mówią dzisiaj wyniki badań. I powiem Wam, że studenci, to był pierwszoroczni studenci, byli zachwyceni tym, że oni powiedzieli, że to jest bardzo dla nich ważne, takie treści, że je dostają. I myślę sobie, że niezależnie od przedmiotu możemy te treści w sumie przemycać. Mój przedmiot był przeznaczony akurat, żeby o tych treściach powiedzieć, ale myślę, że w każdym można gdzieś przemycać to, nawet mówiąc o sobie. Ja jestem wdzięczna, że dzisiaj jestem tu z Wami, że świeci słońce, że nie wiem, że mogę wypić kawę. Tak sobie myślę, że chyba możemy to przemycać również, nie? Takie budowanie sobie postawy wdzięczności. Dziękuję. To właśnie ten journaling ogólnie rzecz biorąc, bo i taki wdzięcznościowy, ale w ogóle taki, który, bo w takim wiecie, mindfulness też może być tak, że wcale nam nie jest w tym momencie dobrze albo jakoś jesteśmy w jakimś ciężkim momencie i żeby to zauważyć, czasami właśnie zapisywać, bo pewnie wdzięczność dla niektórych osób, tak jak też widzę, że tutaj piszecie o tych kryzysach psychicznych, o tym, że teraz taka funkcja też terapeutyczna czasami jest potrzebna tym młodym ludziom, to rzeczywiście może być trudne. Natomiast myślę sobie, że w momencie, kiedy chcemy zaproponować właśnie takie otwarcie na przykład jakiegoś właśnie wydarzenia, czy jakiegoś wykładu, czy zakończenie, z jakąś myślą, co się dobrego na przykład wydarzyło w tym, nie wiem, podczas tego. To wiecie, to też nie musi być związane od razu, wiadomo, z wykładem. To może być tak, że się spotkaliśmy z kimś, albo widzimy osobę, której dawno nie widzieliśmy, ale rzeczywiście takie sobie zwracanie uwagi na to, co nas ucieszyło, w ogóle zauważenie, że mnie to ucieszyło, mnie, nie wiem, ucieszyła czyjaś obecność, czy ta dobra kawa, czy ten pączek. Już Małgosiu, oddaję Ci głos, chciałam tylko tutaj fajnie, też widzę, że Asia wrzuciłaś swoje notatki piękne a propos nerwu błędnego i właśnie tego. To jest, ktoś też wrzucił książkę, nie znałam tej książki, więc bardzo chętnie też sobie poczytam, ale rzeczywiście nerw błędny, czyli wiecie, ten taki najdłuższy nerw, który absolutnie jego działanie jest niezbędne do tego, żebyśmy się mogli uspokajać i tutaj te wdechy głębokie, przeponowe, też ziewanie, słuchajcie, ziewanie dobrze działa na nerw błędny, więc warto sobie czasem poziewać, żeby go zastymulować. To jest niezbędne w ogóle działanie, więc też Was zachęcam do tego, żeby zgłębiać tą tematykę nerwu błędnego, bo on naprawdę i za chwilę sobie zrobimy ćwiczenie, to może sobie sami też zobaczymy, ale oddaję głos Małgosi. Już teraz kamery nie włączę, mój Teams dzisiaj bardzo szaleje, jestem w innym miejscu Krakowa teraz, więc możecie ze mną zwiedzać generalnie. Ale co chciałam powiedzieć, co jest bardzo ciekawe, jak teraz cały czas mówicie o tym mindfulnessie, z czym się wiąże. Ja powiem coś, co, o czym mało kto myśli tak naprawdę. Ja całe życie stosuję mindfulness, okazuje się w dużej mierze. Teraz taka myśl mi przyszła. Moja babcia z dziadkiem mnie tego nauczyli. Wyobraźcie sobie, ludzie, którzy mieszkali na wsi. Moi dziadkowie co wieczór siadali razem na łóżku i rozmawiali o tym, co dobrego się wydarzyło w ciągu dnia ze sobą. To było niesamowite, to wyryło naprawdę takie silne wspomnienie u mnie, a przy okazji muszę powiedzieć, że bardzo na moją psychikę wpłynęło. Dlatego, że pokazało, jak mogą wyglądać relacje między ludźmi, którzy naprawdę ciężko pracują, ale w jaki sposób zwracają uwagę na życie. Dlatego, że moi dziadkowie byli niebywale empatycznymi ludźmi, niebywale, ale przy tym wszystkim zwracali uwagę na najmniejsze szczegóły, na najmniejsze w swoim życiu. I oni co wieczór właśnie siadali i zastanawiali się nad tym, co dobrego ich spotkało w życiu. I ja
właśnie tego się nauczyłam. Nauczyli mnie dziadkowie też modlić się w ten sposób, bo my teraz mówimy o medytacji. Medytacja dla wielu ludzi jest czymś różnym, prawda? Każdy medytuje na swój sposób. I dla nich modlitwa, tak jak wszyscy mówią, o Boże, modlitwa, pewnie klepali paciorki. Nie. Moi dziadkowie dziękowali i prosili. I to dziękowanie, tego dziękowania było zawsze więcej. I to było niesamowite. I muszę powiedzieć, że przypuszczam, że wiele tych wartości było nam przekazanych nawet przez te przeszłe pokolenia, tylko my się nad tym nie zastanawiamy, bo ja muszę powiedzieć, że dużo myślę nad wieloma rzeczami, ale nad tym, na to wpadłam dopiero teraz, jak o tym mówicie. I to jest niesamowite. To jest niesamowite. To bardzo wpłynęło na wszystko i muszę przyznać, że ja wiele staram się stosować w dydaktyce. Natomiast właśnie teraz przyszło mi do głowy, w jaki sposób mogę właśnie też wpływać na studentów i że to skupienie jest dla nich bardzo ważne. Oni często widzą więcej negatywnych rzeczy niż tych pozytywnych. Natomiast faktycznie rozpoczęcie zajęć od prostego zwrócenia uwagi na to, co się dzieje z ich ciałem, jest mega korzystne, muszę przyznać. Dlaczego ja wcześniej mówiłam, że w szkole rodzenia o tym wspominali? Ja chodziłam na szkołę rodzenia, to jest też ciekawe, związaną z autohipnozą. I autohipnoza nie polega na tym, że je wprowadzamy w trans i nie wiadomo, co tam robimy. Jesteśmy uważni, zwracamy uwagę na każdy fragment swojego ciała, umiemy odprężyć, jak gdyby zrelaksować każdy najmniejszy fragment swojego ciała, nawet najmniejszy palec u stopy oddzielnie. Zdajemy sobie sprawę, że on tam jest i co się z nim dzieje. Mhm. I muszę przyznać, że taka uważność daje niesamowite odprężenie. Nawet takie ekspresowe, bo ucząc się tego, jesteśmy w stanie się faktycznie zrelaksować, czy nawet te złe myśli odgonić, nawet stojąc w tramwaju, w zatłoczonym miejscu, kiedy irytuje nas wszystko, cieknie pod po plecach, jesteśmy w stanie szybko zeskanować swoje ciało, oddech uspokoić. I muszę przyznać, że to wszystko faktycznie składa się na taką całość. Czyli ten mindfulness to jest tak szerokie pojęcie, że my często nawet nie wiemy, że mamy z tym do czynienia. I to jest ciekawe. Bardzo, bardzo, bardzo dużo refleksji mam po tych dzisiejszym spotkaniu. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Dzięki Małgosiu. W ogóle super, super ta twoja historia o dziadkach, naprawdę. Myślę, jak powiedziałaś, że ty to robisz na co dzień i to można ci pozazdrościć po prostu, że wiesz, że miałaś takie doświadczenie, bo myślę, że właśnie my, duża część osób tego nie ma i uczymy się tego, musimy się tego uczyć, ale też tutaj chcemy. Słuchajcie, ja mam taką propozycję, żebyśmy sobie coś zrobili. Dla tych osób, które siedzą w domach, chciałabym, żebyście wstali na chwilę i podeszli do okna i popatrzyli chwilę za to okno. Tak realnie, żebyście, jeżeli macie, możecie przy komputerze, to przy komputerze, ale jeżeli możecie, to wstańcie i popatrzcie tam na to otoczenie, które tak dobrze znacie. Czy jest tam coś, czego nie zauważyliście, albo co się zmieniło, albo coś nowego, można iść do drugiego pokoju, jasne. A te osoby, które są w drodze, to tak jak, jeżeli możecie oczywiście, jakbyście się na chwilę też zatrzymali i zobaczyli, co jest dookoła was i co was zainteresuje. I za chwilkę się podzielimy tym, dobra? Ja też idę do swojego okna. Ja już wróciłam. Jakbyście dali znać, że jesteście. Mogę wam powiedzieć, że ja miałam po prostu super farta, bo zobaczyłam kota, którego dawno nie było u mnie na podwórku. Był tylko czarny, a teraz jest taki w takie pręgi i jego już dawno nie było. Więc cieszę się, że wrócił. Nie wiedziałam, co się z nim dzieje. Czy ktoś z was zobaczył coś nowego? O, drzewa i krzaki są większe. Ja leszczynę kwitnącą zobaczyłam, słuchajcie, kwitnie mocno i cieszę się. Czekamy na zieleń, nie? Kto jest z teamu, czekamy na zieleń? Kto jest w moim teamie zielonych? Ja już bardzo czekam. Asia, u ciebie jest wietrznie, tak? Napisałaś, że wiatr szargający. Dobra. O, nowy efekt działalności deweloperskiej. Asiu, co tam u ciebie widać?
A, nie chcę tylko powiedzieć, że u mnie zawsze wieje, także. Ale tym razem pięknie to wygląda na tej wierzbie z tymi baziami. Po prostu to... O, Ania Krokusy, o, sąsiada Michała, który nie chodzi, który zawsze biegnie. Wspaniale. Pranie na balkonie. Wow, ktoś już suszy na balkonie. Nieźle. No zobaczcie. Słuchajcie, no tak. To jest, wiecie, taka właśnie mikroaktywność na zatrzymanie się i zobaczenie, czy bardzo często tak jest, że nie zauważamy, ja miałam takie doświadczenie niedawno, że musiałam wymienić pieniądze i w ogóle miejsce, w którym mieszkam od 2 lat i miałam kantor naprzeciwko, ja go nigdy nie zauważyłam. I wiecie, to jest takie właśnie totalnie czasami niezauważanie tego, co jest w naszym otoczeniu, bo nawet za naszym oknem właśnie, nie wiem, pojawiają się zielone pąki, przebiegnie ktoś. Więc rzeczywiście codziennie, co chwilę się coś zmienia i to zatrzymanie się w tym, co jest, to jest właśnie takie mindfulness. I widzicie, to nie musi być medytacja. Tak naprawdę nie musimy się tak bardzo tej medytacji od razu trzymać. Natomiast myślę sobie, że chciałabym Was zaprosić do takiego krótkiego ćwiczenia oddechowego, tak trochę na zakończenie. Znaczy nie chciałabym, żebyście poszli w trakcie. Mam nadzieję, że nie uśniecie, bo też będzie mi miło usłyszeć, jak się macie po nim. Zachęcam Was do tego, żeby wyłączyć kamerki i zrobimy sobie takie ćwiczenie. Na samym początku usiądźcie sobie wygodnie, na tyle, na ile jest to możliwe. Ja przez pierwszą minutkę chciałabym, żebyście policzyli swoje wdechy i wydechy na takiej zasadzie, że wdech i wydech to jest jeden. W sensie jeden wdech i jeden wydech to jest jakby jeden. I zobaczymy sobie, ile w ciągu minuty mamy takich wdechów i wydechów. Ja już nastawię sobie stoper i słuchajcie... Czas start. Liczymy sobie wdechy i wydechy przez minutę. Stop. Zapamiętajcie proszę, ile tych wdechów i wydechów było. Albo napiszcie też na czacie, ile to było. Czy 10, czy 22. Ale to 22 wdech i wydech jako... Wow, dużo. Dobra. Słuchajcie, no dobra. O, mamy dużo. Okej. No dobra, a teraz Was zapraszam do tego, żebyście sobie usiedli, zamknęli oczy. No jak gdzieś się przemieszczacie, to będzie ciężej, ale można sobie właśnie wyłączyć też kamerki i chciałabym, żebyście chwilę pomyśleli o miejscu, w którym jest Wam bardzo dobrze, w którym się relaksujecie. Może to jest jakieś miejsce wasze takie bliskie, domowe, a może to jest jakieś miejsce, do którego jeździcie. Gdzieś, gdzie macie dużo relaksu, gdzie czujecie się swobodni, ale też czujecie, że odpoczywacie. I spróbujcie tak waszą uwagą przenieść się do tego miejsca i zaobserwować, z czym ono się wiąże, jakie są tam
kolory. Czy jest tam ciepło? Jakie tam są zapachy? Czy są tam jacyś ludzie, którzy są, sprawiają, że wy się tam dobrze czujecie? Albo zwierzęta? Może. Czy to miejsce jest duże? Czy to jest miejsce na zewnątrz? Czy to jest miejsce jakieś w środku? Jakieś mieszkanie? Jak ono wygląda? Przypomnijcie sobie takie detale tego miejsca. Gdzie to miejsce jest położone? Może jakieś takie odczucia ciała się z tym wiążą? Może to jest jakieś miejsce, w którym, nie wiem, możecie sobie leżeć? Jak leżycie sobie na czymś, to co to jest? Czy to jest jakaś trawa? Czy to jest jakieś wygodne łóżko? Co jest takiego wygodnego w tym miejscu, że możecie się tam zrelaksować? Jak już tak trochę poczujecie, że jesteście w tym miejscu, że już tam się znaleźliście, w tym waszym ulubionym miejscu, to spróbujcie wziąć wdech, ale taki wdech do żeber, do brzucha. Możecie, jeżeli to jest trudne, żeby sobie to wyobrazić, położyć sobie ręce na żebrach, tutaj poniżej piersi, i spróbować wziąć wdech, tak, żeby się ta część brzucha uniosła. I możecie spróbować nawet wypchnąć ten brzuch, żeby on się tak trochę rozciągnął. I wydech spróbujcie zrobić taki bardzo spokojny, może być bardzo długi. Weźmy sobie takie 3 wdechy do brzucha. Wdech. Długi wydech. Jak ktoś chce, to jeszcze jeden. Też poczujcie, czy trochę wasze ciało się relaksuje, jak bierzecie taki głębszy wdech, czy czujecie jakąś różnicę, czy jest tak samo. Może czujecie jakieś rozluźnienie. Też sobie poobserwujcie, co się teraz dzieje w waszym otoczeniu, czy coś tam się, macie jakiś w otoczeniu hałas, czy jest, nie wiem, może jakieś ptaki za oknem. Tak sobie po prostu zauważcie to, co jest w waszym otoczeniu. Już teraz wracamy trochę z tego waszego miejsca ulubionego i wracamy do tego miejsca, w którym teraz faktycznie jesteście. Więc może siedzicie przy biurku, a może gdzieś na jakimś fotelu, albo jesteście w drodze. Już sobie tutaj powoli wracamy. Jakie dźwięki was otaczają? Jak wasze ciało tutaj jest ułożone? Pomyślcie sobie. I weźcie jeszcze jeden taki głęboki wdech do tego brzucha. Teraz, będąc teraz sobie w tym stanie, ja znowu poproszę was o to, żebyście sobie policzyli wdechy i wydechy. Jak powiem start. I znowu na takiej samej zasadzie, że wdech i wydech to jest jeden. Raz,
Uwaga, start. I stop. I bardzo Wam dziękuję. Jakbyście chcieli tutaj się pokazać i wrócić, byłoby super. I też jakbyście chcieli się podzielić, czy jest jakaś różnica w tej ilości wdechów i wydechów. Jak teraz to było? Jak liczyliście? Coś przymało? Spadek o 3. To nie przymało. To pewnie głębszy. Mniej. No super. No fajnie. Widzę, że każdy chociaż ze 2 mniej. No u mnie też jakieś 2 mniej się zrobiło. No i to jest właśnie... Ania pisze, że teraz 6. A ile było wcześniej, Ania? Widziałam, co pisałaś wcześniej. Okej. Okay. A, Asia o 33%. Tak. Słuchajcie, to... takie małe ćwiczenie. Ćwiczenie krótka, zobaczcie, nie wiem, ile to nam zajęło, pewnie z 5 minut taka praktyka. Nie zawsze musi być tak, że tych oddechów będzie mniej, bo czasami jesteśmy w jakichś różnych sytuacjach, natomiast zazwyczaj rzeczywiście kilka tych oddechów jest mniej, co oznacza, że po prostu spokojniej oddychamy. I to jest, zobaczcie, naprawdę bardzo krótkie doświadczenie, gdzie na sobie mogliśmy zobaczyć, jak pewnego rodzaju, mam nadzieję, uspokojenie dla Was, czy jakiś relaks mogło Wam przynieść, takie przeniesienie się do jakiegoś dobrego miejsca i trochę pobycie ze sobą w takiej ciszy, w jakimś takim spotkaniu właśnie z tym, jak się macie. To zazwyczaj właśnie... bardzo szybko, to też jest dla mnie przynajmniej to ćwiczenie, zawsze mi daje taką niesamowitą informację, że tak szybko to jest możliwe, żeby ten większy spokój, większą uważność, większe zatrzymanie osiągnąć. O, Kasia się przyniosła z krzesła na kanapę, okej. Okay. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was by chciał się podzielić, jak się czuł podczas tego ćwiczenia, jak się teraz macie, to też będzie mi bardzo miło. A jeżeli nie chcecie, to też okej. Ale jeżeli ktoś by chciał, to zapraszam. Małgosiu. Wiecie, ja przestałam liczyć. Zaczęłam się skupiać tak na oddechu, że przestałam liczyć. Taki okay. Efekt ćwiczenia. Mówię, a no trudno, już i minęło, nie? Także też takie ciekawe, nie? No, faktycznie zanurzenie się w tej chwili, już to wyłączenie myślenia wręcz, nie? Takiego... Po prostu bycie tu i teraz, także fajne doświadczenie, fajne. Takiego jakby na moment się gdzieś do innego miejsca człowiek w ogóle przeniósł, nie? Gdzieś, no, także dzięki za to ćwiczenie. Dzięki też, że się podzieliłaś. O, Iza, czuję, że odpoczęłam. To jest wspaniałe. Przeczytać coś takiego. Zobacz, to naprawdę była chwilka. Jeżeli udało Ci się odpocząć, to bardzo się cieszę. Widzę, Małgosia, że masz Małgorzata Hryniewicz podniesioną rękę, ale nie wiem, czy to nie jest zacięte. Ale jeżeli byś coś chciała, to mów. A jeżeli ktoś inny jeszcze chciałby się podzielić, jak się czuje, jakie ma odczucia po takim ćwiczeniu, czy było bardzo dziwnie, czy było okej, to też chętnie posłucham. Mnie było bardzo dobre. Dużo takich endorfin i takiego...
takiego odpoczynku, którego dzisiaj tam od rana pędziłam. Wczoraj też taki dzień miałam pędzący i tak nawet nie miałam kiedy tak przystanąć sama ze sobą, bo oczy się same zamykają wieczorem. I taki, oj, jak mi było tak ciepło i dobrze, tak mi się zrobiło, tak w ciepło w środku. I przyjemnie. No, a potem przyszli po kasę i trzeba było się wyrywać. Okej, okay. No rzeczywistość. Asiu, jak ty się czujesz? Ja muszę wam powiedzieć, że Karolina, przez to ćwiczenie musiałam zmienić plany na jutro bardzo szybko, bo teraz muszę pojechać tam, w to miejsce, w które przed chwilą mnie przeniosłaś. Dzięki tobie się przeniosłam. To jest realne miejsce, ono nie jest w moim domu. Okay. I jutro już mam zaplanowany inaczej dzień, bo muszę tam pojechać. Teraz już tak bardzo pragnę tam być, że wiesz, jutro będę tam naprawdę. Super. Więc też tobie dziękuję, bo właściwie to nie pomyślałam o tym, że to już można, wiecie, jeździć nad jeziora. O, dziękuję ci. Super. Słuchajcie, no jeśli ktoś jeszcze, to zapraszam. Ja przede wszystkim myślę, że fajne jest to, jak mówicie, że już poczuliście jakiś odpoczynek, nie? Że bardzo, bardzo to jest krótka praktyka i naprawdę niewiele trzeba, żeby się zatrzymać. Niewiele też trzeba czasu, tego, który jest taki cenny i który tak ciągle musimy wyszukiwać te każde minuty i się śpieszyć. Więc to rzeczywiście jest tak, że przez te 5-8 minut byliśmy w stanie już trochę uspokoić nasz oddech. Niektórzy byli w stanie się już zrelaksować, inni się poczuć swoje ciało, to też super. Żeby poczuć, jak się macie. Ja wam bardzo dziękuję, że chcieliście tutaj poćwiczyć, popraktykować sobie takie mini mindfulnessowe praktyki. Myślę, że to jest bardzo dobry początek dla każdego, ale też dla studentów. I bardzo was zachęcam do takiej praktyki. To też jest taka rzecz a propos mindfulness właśnie w szkołach, to pewnie wiecie, że w Polsce takie są pilotażowe projekty mindfulness, oczywiście to w szkołach podstawowych, ale to, co pokazują wyniki, to że to nie tylko uczniowie lepiej funkcjonują, ale też nauczyciele, którzy muszą przejść pewnego rodzaju przygotowanie do prowadzenia zajęć, wprowadzać elementy, bo to raczej są elementy w Polsce takie właśnie mindfulnessu. I to właśnie jest bardzo takie też ciekawe, że nie tylko właśnie chodzi o uczniów, ale też chodzi o to, jak nauczyciele się czują, jak pracują, jak sobie radzą też z przeciążeniem. Też to jest taka praktyka przeciwwypaleniowa, to pewnie też wiecie, ale to jedno z takich działań właśnie zapobiegania wypaleniu, to właśnie też takie praktykowanie mindfulness też dla was. Słuchajcie, no temat jest taki, że pewnie moglibyśmy tutaj długo być i długo rozmawiać. Bardzo się cieszę, jak Małgosia mówiła, że właśnie w szkołach u jej dzieci są już takie elementy. W Wielkiej Brytanii został w ogóle mindfulness wprowadzony jako przedmiot i rzeczywiście tam jest gigantyczne już takie działanie systemowe. U nas to są na razie jakieś projekty pilotażowe, natomiast też mam takie poczucie, że tutaj jesteśmy w sporym gronie i że sporo osób też właśnie w tej edukacji wyższej, która trochę jest, mam wrażenie, w tym temacie jeszcze zaniedbana, bo niższe poziomy edukacji gdzieś tam są wdrażane, natomiast w tej wyższej edukacji czasami mniej się mówi o mindfulnessie i mniej się mówi o tych praktykach, tak jakby studenci już wszyscy potrafili to dobrze robić, a wy, jak też piszecie, tak wcale nie jest i to jest bardzo potrzebne nam wszystkim. Słuchajcie, jest 15, więc będziemy pewnie powoli kończyć. Bardzo jeszcze raz wam dziękuję za obecność i za wejście w ćwiczenie. Jeżeli ktoś na koniec by chciał coś powiedzieć, czy dać znać, gdzie się przeniósł, do jakiego miejsca, to też zachęcam. A ja też. O, Iza, cześć.
Cześć. Właśnie zaczęłam pisać, że Ci dziękuję bardzo, Karolino, że czuję się, że zrelaksowałam się, odpoczęłam. Przeniosłam się do Torunia, gdzie bardzo lubię z moją Olą jeździć w takie tam nasze miejsce z basenami, gdzie zachodzę w szlafroczku, gdzie sobie idę na trawkę poczytać książkę. Jakaś powiedziała, że jutro jedzie sobie w to miejsce, to nie dam rady pojechać, ale już patrzę, że na pewno w tym, kiedy nie wiem, czy to będzie czerwiec, czy to będzie lipiec, też pewnie pojedziemy. Super, super. A miałam dylemat, jeszcze Ci powiem, jak mówiłaś o swoim ulubionym miejscu, bo ja mam dwa takie ulubione, a druga to jest Białka, jak to zadawa na narty i jak tam o takich pań od lat jeździmy, dwie góralki, widziałaś tak, tu ludzie i, to, i nie mogłam się skupić, gdzie bardziej, nie? I miałam na początku rozdwojenie, nie? Na którym się miejscu skupić, ale później już jak mówiłaś zielono, trawa, wodę, to, no to jednak, bo to w tym okresie letnim jeżdżę, nie? No. Super, to fajnie, że też można sobie przypomnieć, gdzie są te nasze miejsca, nie? Dobre. Tak czasami właśnie, żeby sobie przypomnieć. Dzięki, Iza, że się podzieliłaś. Ktoś jeszcze chciałby... A macie takie miejsca, przepraszam, a macie takie fajne miejsca gdzieś niedaleko Gdańska, gdzie na taki fajny relaks można sobie pojechać? Taki wiecie, tak powiedziałaś właśnie, Iza. Jeśli macie jakieś fajne miejscówki, to napiszcie. To pewnie można się podzielić, jakby ktoś chciał, nasz czas tutaj, wiecie, jest aktywny, więc jakby ktoś chciał, a o Asia też. Ja się podzielę moją, tylko nie wiem, czy mogę, bo teraz nie będzie moja ta miejscówka, wiecie, teraz mam problem, Asia, czy mogę głośno powiedzieć, wszyscy tam pojedziemy, jest nas tu, wiecie, 40 osób, już się obawia, a tam nie ma ludzi. Ja polecę, ja mam, słuchajcie, jezioro Tuchom, jest niedaleko, ja jadę 25 minut od siebie, psa można zabrać, dzieci, mężów albo samemu, obojętnie. Słuchajcie, jezioro jest na tyle duże, że zawsze znajdzie się, można obejść je i poszukać sobie takiego miejsca, gdzie nie ma nikogo. Jest dosyć dzikie i bardzo polecam, jest bardzo blisko, do Tuchomia. W ogóle na Kaszubach, wiecie, mnóstwo cudownych miejsc, bo to już tak godzina, półtorej. Wszystkie te ostrzyckie rejony na przykład, ale żeby blisko, to Tuchom jest bardzo bliziutko, przynajmniej od strony, no, to zależy kto gdzie mieszka, w Gdańsk, Gdynia trochę mniej, Gdynia nie znam, ale do Tuchomia polecam. To mamy już jakieś miejsce, tylko nie jechać tam jutro, bo jutro Asia tam jedzie. Moje miejscówki nie znajdziecie, tam mam bardzo tajne miejsce od lat i nie sądzę, żebyście szybko je znaleźli, także jestem spokojna. Okay. Ale za parę miesięcy pewnie tak. Dobra. Słuchajcie, to ja Wam życzę bardzo dobrego weekendu z takimi momentami zatrzymania. Pamiętajcie, że to jest wszystkim potrzebne i że niedużo potrzeba, żeby trochę odpocząć, więc o, sobie szewo, ja też uwielbiam sobie szewo. Więc pamiętajcie o tym, żeby się zatrzymywać i zachęcam Was do może zaeksperymentowania ze studentami, a może i zobaczcie, będą się czuli bardziej zrelaksowani, będą bardziej otwarci, mieli otwarte głowy, jak sobie zrobią takie krótkie ćwiczenie, uspokoją sobie oddechy. Można zrobić też takie zliczenie tych oddechów, to jest od razu, mamy taki jasny, namacalny wynik dla tych, którzy potrzebują wymiernego efektu, więc zachęcam Was do tych praktyk albo do którejś z tych, o których mówiłam i też chętnie usłyszę, jak będziecie robili, jakie efekty są. Co tam, Iza? Jeszcze widzę. Jedno, a to 22 to było za dużo? Wiesz, to było dosyć dużo, jak na ilość, bo nie wiem, czy liczyłaś wdechy i wydechy jako jeden. Jako jeden liczyłam. To kiedy mi się dosyć intensywnie. Kiedy mi się ten brzuch podnosił, wtedy wiedziałam, że to jest wdech, wydech, nie? No, to dosyć intensywne. Być może, wiesz, my jesteś teraz w jakimś takim momencie, że wysokie tętno, ale no, każdy ma inaczej. Ważna jest tutaj ta różnica, że przy oddechu takim przeponowym, głębokim właśnie zazwyczaj uspokajamy się i tych wdechów po tych kilku minutach powinno być mniej. Wdechów i wydechów. Po prostu jest spokojniejsze, dłużej wydychamy powietrze, nie jest to takie bardzo płytkie.
Ale tu może być efekt, wiecie, taki efekt, jak u lekarza ma się często podniesionego ciśnienia, choć się nie ma wysokiego. I skupienie się na tym ćwiczeniu, kurczę, teraz trzeba oddychać. Mam minutę, żeby pooddychać i liczyć. I to tak. Może niestety, bo to trzeba umieć to ćwiczenie też wykonać, wiedzieć, że to ma być tak normalnie, a nie, że wiecie, oddychamy teraz. I to może być, bo ja na początku też zaczęłam liczyć i oddychać szybciej, po to, żeby, wiecie, robić dobrze zadanie, nie? Potrzebowałam 3 wydechów, żeby tak, okej, to nie o to chodzi w tym zadaniu. I to tak bezwiednie myślę, że się może dziać. Także Iza, być może to taki trochę masz, wiesz, przekłamanie. Zrób sobie na spokojnie, bez kamer, bez, wiesz, webinariów tutaj. Będzie wtedy łatwiej. Bez podawania, że ten, że mam podać. Tak, tak, że... tak, tak. Tak, tak. No jedyne, co tutaj jest, no to po prostu tą minutę, nie? Można sobie włączyć jakiś stoper i rzeczywiście w takich warunkach samemu pewnie będzie to bardziej wymierne. Kasia, pytasz, czy 3, czy 5 to patologicznie mało? Tu chyba nie ma takiej odpowiedzi. 5 to na pewno nie jest jakoś patologicznie mało. Często się zdarza, że ktoś ma 5, natomiast to rzeczywiście już bardziej spokojne oddychanie, bym powiedziała, przy 5. Drodzy i drogie, dziękuję Wam bardzo. Mogę coś powiedzieć na zakończenie? Tak. Zapraszam na Festiwal Światła, wysłałam na Facebooka. Dobra, Aniu, dziękuję. Będzie się dużo działo. Super, super. To mamy jakieś kolejne ciekawe miejsce, jak ktoś może... Na Górze Gradowej Hevelianum, także to będziemy robili. Ania, tak, tradycyjnie Ania zaprasza na... To jest wydarzenie, to nie tyle miejsce, co... To nie w kontekście miejsca, Karolina, tylko Ania zaprasza na wydarzenie, które organizuje. Dokładnie, które tam się będzie działo. Tak jest. Zapraszam. Tak. Słuchajcie, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Karolino, jak poczytasz sobie spokojnie wpisy na czacie, to zobaczysz, ile dałaś nam szczęścia, radości, ile wdzięczności czujemy do ciebie za to, że wdzięczności właściwie za to, że byłaś dzisiaj i poprowadziłaś to spotkanie w taki sposób, że ono nam bardzo dużo dało, więc to odsyłam ciebie na czat, bo dużo bardzo miłych masz takich informacji dla ciebie, myślę, o tym, co zyskali będąc dzisiaj tutaj. Także ja osobiście też Ci bardzo dziękuję za to, że tak w taki sposób poprowadziłaś to spotkanie, że mogliśmy gdzieś mieć jakiś namysł nad tym, jak trochę się zatrzymać i też my jako ludzie, ale również my jako nauczyciele i co możemy dać w związku z tym naszym studentom, bo to też taka nasza rola zupełnie nierozłączna. Także bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Kochani, widzimy się, słuchajcie, za tydzień tradycyjnie, dydaktyczne piątki kontynuujemy, za tydzień też dyskusja, też rozmowa i po raz czwarty wracamy z tematem sztucznej inteligencji w jeszcze innej odsłonie. Będziemy już rozmawiać bardzo konkretnie, co nasi studenci, nasze studentki o tym myślą, jak używają. Będziemy też patrzeć sobie na konkretne wykorzystania sztucznej inteligencji, także za tydzień znowu się widzimy. Karolino, raz jeszcze wielkie podziękowania, kto ma możliwość, może jeszcze serduszko wysłać albo oklaski, albo czekajcie, wyślij reakcję. Szukam tutaj. Trzeba się uczyć szybkiej obsługi Teamsów. Bardzo dziękujemy. Kończymy w takim razie dzisiejsze spotkanie i niech piękny weekend, prawda? Będzie. Wszystko, co dobre, niech się w nim dzieje. Wiosna is coming, jak to mówią, więc wiecie, tak. Już niebawem. Tak jest. Dzięki, do zobaczenia. Trzymajcie się, kochani. Asiu, dzięki. Czy ja mogę do ciebie zadzwonić? Dzięki. Dzięki, Karolino. Jeśli coś ważnego, no to 3 minuty. Tak, jasne. Dobra? Dobra. Trzymajcie się, kochani. Cześć. Ach, muszę nagrywanie wyłączyć. No właśnie, tak.